Cześć, witam Was pięknie na moim kanale i zapraszam Was na kolejny filmik. Słuchajcie, zastanawiałam się w ogóle, czy w obecnej sytuacji, jaką mamy na świecie, tak blisko polskiej granicy, czy ten filmik w ogóle ktoś zobaczy. Ale mimo tego wszystkiego, mimo tych wszystkich złych rzeczy, które się dzieją wokół nas, doszłam do wniosku, że tak musimy iść do przodu, musimy się rozwijać, musimy się dalej uczyć, musimy normalnie żyć, więc postanowiłam, że jednak taki filmik nagram. Kto będzie chciał, to z tego filmiku skorzysta. No i cóż, zabrałam się za nagrywanie. Na początku, jak zwykle, bardzo Was proszę oczywiście o to, żeby subskrybować mój kanał, żeby oglądać moje filmiki od początku do końca, bo to pomaga się kanałowi rozwijać. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, udostępnijcie ten filmik, podzielcie się ze swoimi znajomymi, koleżankami, które też może będą się chciały czegokolwiek nauczyć. Dzisiaj, moje kochane, pokażę Wam fajny wzorek. Już tu macie taką namiastkę tego wzorku. To jest bluzeczka, którą ja robię z bawełny. I jak widzicie, wzorek jest taki fajny, letni, z dziureczkami i bardzo, bardzo prosty w wykonaniu. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem w stanie po prostu robić dużych projektów z Wami. Natomiast pokażę Wam, jak taki projekt zrobić sobie, jak możecie sobie same zrobić na przykład letnią bluzeczkę, nie pokazując Wam całej bluzeczki od początku do końca. I tutaj zrobiłam sobie takie pomoce, słuchajcie. Myślę, że Wam to też pomoże. Jak taką bluzeczkę zrobić? Jeżeli chodzi o wzór, to ja ten wzór zaraz Wam cały wytłumaczę. Oczywiście mam też tutaj drugą ściągę, ale zrobię ten wzór razem z Wami. Tutaj mam robótkę już taką pokazową. Natomiast to, co tu widzicie, to jest, moje drogie, to są dwa kawałki papieru, dwa prostokąty. I troszkę Wam tutaj nakreśliłam, narysowałam, jak w bardzo prosty sposób możecie tą bluzeczkę zrobić. Ja widzę, że ona się tutaj nie mieści w kadrze, ale to nic nie szkodzi. Wyobraźmy sobie, że tutaj jest zwykły prostokąt bez tych ścięć, ponieważ te ścięcia pokazują nam, że ściągacz trochę nam robótkę zbliży do siebie, trochę sprawi, że ona tak się ściągnie, jak sama nazwa wskazuje, ściągacz. Tutaj, co macie, te floresy narysowane, to jest właśnie kawałek ściągacza. Zarysowałam. Następnie w tym zwykłym prostokącie robicie cały czas wzór, jaki tam sobie wybierzecie. Akurat dzisiaj Wam pokażę ten. I górę naszej bluzeczki również kończymy ściągaczem, który też delikatnie tą bluzeczkę ściągnie. Ściągacz możecie zrobić 1 na 1, możecie zrobić 2 na 1, możecie zrobić 3 na 1. Wszystko zależy od Was. Jak wiecie, moje projekty są zawsze bardzo proste dla osób naprawdę początkujących i dlatego też pokazuję Wam od A do Z, jak taką bluzeczkę sobie zrobić, żeby, wiecie, móc się uczyć, ale też, żeby było widać efekt naszej pracy, Waszej pracy, żebyście się nie zniechęciły, bo naprawdę warto umieć dziergać w dzisiejszych czasach. Nie tylko babcie siedzą w fotelach z okularami na końcu nosa i dziergają, bo dzierga wiele, wiele młodych kobiet i wychodzą fantastyczne projekty, naprawdę. Tylko spróbujcie, weźcie druty w dłoń i spróbujcie. To jest pierwsza propozycja z dwoma ściągaczami, czyli robicie jeden zwykły prostokąt, zaczynacie ściągaczem, kończycie ściągaczem, zakończacie na prosto, nic poza tym, nie dodajecie żadnych oczek, nie ujmujecie żadnych oczek, po prostu dwa prostokąty. Druga propozycja to jest również prostokąt, tu został z tymi ściągaczami, ale nie musicie robić ściągacza. Zróbcie po prostu najzwyklejszy prostokąt. O, tak Wam go pokażę. To będzie najlepsze. Zróbcie dwa jednakowe prostokąty. Zacznijcie, zakończcie, zszyjcie sobie tutaj na ramię i oczywiście tutaj boki i już macie bluzeczkę gotową. Wzorek, jaki sobie zrobicie, Wasza inwencja twórcza. Więc w taki sposób możecie łatwo wykonać letnią bluzeczkę.
czego wykonywać? Ja najczęściej wykonuję z bawełny. Mam też bluzeczkę z jedwabiu, ale myślę, że dla osób początkujących jednak jedwab może być takim dość drogim materiałem. Jedwab przede wszystkim jest śliski, więc no, osoby początkujące mogą mieć trochę problem z jedwabiem, ale bawełna czy jakaś mieszanka bawełny z czymkolwiek, z tencelem też fajny jest. I jeszcze jedno, zanim już zaczniecie robić tą bluzeczkę, ten dwa prostokąty, o, tu będzie fajnie widać, to proszę Was, zróbcie sobie próbkę, żeby wiedzieć dokładnie, jak ta bluzeczka będzie wyglądać, ile musicie nabrać oczek. Zróbcie sobie próbkę, na przykład 30 oczek i zróbcie 30 rzędów do góry. Potem tą próbkę zamoczcie, przypnijcie szpilkami do wysuszenia i kiedy już się wysuszy i te oczka są pięknie rozprostowane, to wtedy weźcie centymetr i zmierzcie, ile oczek przypada na przykład na 1 cm i wtedy będziecie sobie mogły wymierzyć siebie, czy wymierzyć swój sweterek, który Wam się fajnie nosi. I będziecie wiedzieć, ile oczek nabrać. To jest podstawa każdej robótki. Musimy robić, dziewczyny, próbki, bo inaczej robótki wychodzą albo za obszerne, albo za ciasne, za krótkie, za małe. Próbka to jest podstawa. 30 oczek, 30 rzędów. Moczymy, suszymy przypięte szpileczkami, żeby oczka się ładnie rozprostowały. Troszeczkę naciągamy, oczywiście to jest normalne. I potem po wysuszeniu odpinamy szpileczki, sprawdzamy, jak ta robótka wygląda i mierzymy, ile oczek przypada na 1 cm. Dobra, tyle takich podstaw, a teraz zaczynamy już robić wzór. I tu możecie sobie zatrzymać, zrobić screena, jeżeli oglądacie na telefonie. I wzorek wyrysowałam Wam odręcznie, słuchajcie, więc proszę się nie śmiać, mam nadzieję, że wszystko widać. X-y, które tu mamy po obu stronach, to są oczka brzegowe. Pionowe kreski to są oczka prawe, poziome kreski to są oczka lewe, kółeczka to są narzuty i tutaj te trzy takie pionowe kreski to są trzy oczka razem i zaraz Wam powiem, o, przy okazji może Wam powiem, jak czytamy wzór. Wzór czytamy zawsze od prawej do lewej. Wszystkie oczka lewe, tu jest tylko napisane, tu jest tylko wyrysowany rząd. Pierwszy, trzeci, piąty, siódmy. Wszystkie rzędy parzyste przerabiamy na lewo i już Wam pokażę, jak to będzie wyglądać. Troszkę przesunę, będziecie tu może troszkę widzieć. A ja już tu sobie sięgnę po kolejny rekwizyt. I to jest moja włóczka i już tutaj zrobiłam kawałek robótki dla Was. O właśnie, widzicie, jak to wygląda? To jest robótka z mieszanki, niewyprana, niewyprasowana, nie rozciągnięta i wygląda tak, jak wygląda. Natomiast ten sam wzór, który mam tutaj, jest tutaj i robótka wygląda całkiem inaczej. Widzicie, te oczka są rozprostowane fajnie i wzorek fajnie na tym widać. Jak wykonujemy nasz wzór? Słuchajcie, zaczynamy od... Widać? Widać. Zaczynamy od oczek prawych. Ja tu mam nabrane, zaraz Wam powiem ile. Dwa oczka brzegowe, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 oczek i dwa oczka brzegowe, to są 20... trzy oczka, tak? I zaczynamy, słuchajcie, robimy oczko brzegowe, nie uciekam z kadru, mam nadzieję, że nie. Ja prawe przerabiam za przednią nóżkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i do końca jedziemy, słuchajcie, same oczka prawe, bo no, tak nam wskazuje wzór, że w tym rzędzie przerabiamy same
oczka prawe. Słuchajcie, wzorki są fajne, jeżeli będziemy już przerabiać po tym rzędzie, gdzie jest główny wzorek, pokażę Wam, jak przerabiać te oczka lewe, żeby zostały zachowane te dziurki w tym wzorze. Wszystko też zależy od tego, słuchajcie, ostatniego oczka nie przerabiam, przekładam go, pierwsze oczko przerabiam i znowu oczko brzegowe, jesteśmy teraz w drugim rzędzie i przerabiamy wszystkie oczka na lewo. Jeżeli chodzi o ten wzorek, to pamiętajcie, że takie wzorki mocno ażurowe najlepiej wychodzą na cienkich włóczkach, które są dobrze skręcone, ale równie fajnie mogą wyjść z moherku czy z jakiejś angory. Jeżeli ktoś lubi, to jak najbardziej. Natomiast kiedy włóczka jest troszkę grubsza, a robicie mniejszymi drutami, to wtedy już tych takich dziurek ażurkowych, te dziurki ażurkowe mogą nie być aż tak bardzo widoczne. Jedziemy do końca drugiego rzędu. I jeszcze parę oczek. I lewe ostatnie przekładam. Odwracamy druty i teraz będziemy przerabiać właśnie ten rząd, w którym jest główny wzór. A więc pierwsze oczko brzegowe. Jesteśmy tu. Teraz przerabiamy jedno oczko prawe, jeden narzut, jedno oczko lewe. Oj, odwróciła się karteczka. Szturchnęłam. Przerabiamy jedno oczko prawe, jeden narzut. Narzut robię w ten sposób. Za tymi trzema będę robić w ten sposób. Już Wam powiem dlaczego. Przerabiam. Nabieram jedno oczko i teraz przytrzymując go tutaj palcem robię oczko lewe. W ten sposób. Gdybym narzut zrobiła tak normalnie w ten sposób, no to miałabym tutaj troszkę problemów, żeby robić oczko lewe. Więc ja sobie ułatwiam i narzucam w ten sposób i przerabiam oczko lewe. I jesteśmy już tutaj. Przerobiliśmy prawe, narzut, lewe. Teraz przerabiamy trzy oczka razem. Jedno oczko, drugie oczko i trzecie oczko razem na prawo. Ściągamy z drutu. Następnie przerabiamy jedno oczko lewe, jeden narzut, jedno prawe. Następnie przerabiamy jedno oczko lewe, jeden narzut. Teraz przerabiamy narzut w ten sposób, bo za tym narzutem mamy oczko prawe. I jedno oczko prawe. I już mamy. I jedziemy znowu od początku. Jedno oczko prawe, jeden narzut, jedno oczko lewe, trzy oczka razem. Śledzicie karteczkę? Trzy oczka razem. Następnie jedno oczko lewe, jeden narzut, jedno prawe. I znowu jedziemy od początku. A więc jedno oczko prawe, jeden narzut, kładąc na drucie, a nie pod drutem, jeden narzut, jedno oczko lewe, trzy oczka razem, trzy oczka razem, następnie jedno oczko lewe, jeden narzut, jedno prawe i oczko brzegowe. I od cała filozofia, to jest cały wzorek do zapamiętania, właściwie tylko to, co macie tutaj na zielono zaznaczone. Odwracam robótkę i kończę cały raport oczkami lewymi. I teraz Wam powiem i pokażę, o co mi chodziło. Może odsunę już tą karteczkę, żeby nam tutaj nie zakłócała. Przerabiamy teraz oczka lewe. Lewe. I widzicie, jak tutaj nitka idzie? Nie próbujcie jakoś tu kombinować, żeby z przodu brać tą nitkę. Ja po prostu biorę tak, jak mi wygodnie. Lewe. Lewe. I lewe. Tak, jak Wam wygodnie, tak po prostu przerabiajcie oczka lewe. W ten sposób kończycie cały
raport. Co tam u Was, słuchajcie, jak tam, co na drutach, czy coś robicie, czy kompletnie jesteście zajęte tym, co się dzieje na świecie, dzieje się okropnie. Jak same wiecie, do mnie tu na Korsykę też docierają bardzo, bardzo złe informacje. Zresztą oglądam polską telewizję i widzę, jestem bardzo dumna z Polaków, że że tak potrafili się zmobilizować i tak pięknie pomagacie. Jestem mega, mega dumna, naprawdę. Zresztą tutaj Francuzi też bardzo, bardzo Polaków chwalą za pomoc, jaką udzielacie uchodźcom. To jest naprawdę coś wielkiego. I proszę bardzo, słuchajcie, mamy zrobiony wzorek. Jak widzicie, zaczęłam od ściągacza i to jest, sięgnę po rekwizyt, i to jest właśnie tutaj ten moment, to jest właśnie ten moment, który troszkę tą naszą robótkę, słuchajcie, zwęzi. Widzicie, tutaj zostaje troszkę zwężony, a potem już jedziecie wzorkiem do góry. No i co? Dwa prostokąty i jedziemy. Ściągacz, wzór, kończycie ściągaczem, zszywacie na ramiona, zszywacie boki i bluzeczka na lato gotowa. Jeżeli któraś z Was bluzeczkę zrobi, obojętnie jakim wzorkiem z na przykład z moich propozycji, jakie tam macie na kanale, bo trochę tam tych wzorków chyba jest, tak mi się wydaje, dajcie znać, odezwijcie się na Instagramie, Instagram macie wpisany Arletta, wpisany oczywiście pod filmikiem, mój Instagram to Arletta Tylda Niemiro, zapraszam Was serdecznie, spojrzyjcie też na ten opis w tych filmikach, bo tam są różne linki podane i do filmików, i do moich wszystkich mediów, do Facebooka i tak dalej, i tak dalej. Odezwijcie się, pokażcie, co robicie, no i przede wszystkim zostawcie jakiś komentarz po sobie, bo to dla mnie zawsze miłe i tak mnie naładowuje do tego, żeby dalej nagrywać filmiki dla Was. Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj, trzymajcie się zdrowo, dbajcie o siebie, uważajcie na siebie i do następnego razu. Pa, pa!